Siemka, kochani, dzisiaj będę robić moją poranną rutynę. No, co robię oczywiście na co dzień. Zawsze na początku zaczynam od nałożenia sobie mojej opaski, takiej niebieskiej. I jakby co, to ją kupiłam w Action za chyba 5 zł. A jest naprawdę piękna, więc bardzo się opłaca. No i teraz mamy tak. Takiego flafa do twarzy. No jakby to jest pod makijaż, ale nie tylko, bo to też to jest do pielęgnacji twarzy. Ono. Ja tego nie daję za dużo. Oczywiście potem to zmazuję wszystko. Jak mam taką inną twarz trochę, ale i tak jest ok. No i tylko tutaj na policzkach. Tutaj sobie wysmarowujemy. No. I teraz mamy tutaj jeszcze mojej kosmetyczce. Odżywka do włosów. Tak trochę mało jej jest, ale mam i tak w domu więcej. Tutaj mam kilka pomadek, które jakby takie, wiecie, żeby mieć ładniejsze usta. Mam takie dwa. I mam jedną z Nivea, jedną z Cień, no i jedną z Actiona. Ta jest chyba najgorsza, bo trochę szczypię w usta, więc tej praktycznie w ogóle nie używam. Raz ją użyłam, no i oczywiście odłożyłam. Mam jeszcze krem do rąk z Flafa, ale go raczej używam tak po południu, więc odpada na poranną rutynę. No i tutaj tyle. I jeszcze mam taką też regenerującą do ust, którą dostałam na urodziny. Więc teraz zajmijmy się ustami. I to tak, na początku ta dzisiaj używam, bo stwierdziłam, że dzisiaj mam takie trochę suche usta, a ta jest właśnie na suche usta. W dodatku pachnie jeszcze ona arbuzem, więc naprawdę jest fajna, więc naprawdę polecam. Kupiłam to w Lidlu za 8 zł jakby co. No i teraz będą właśnie włosy, więc możemy już ściągnąć tą opaskę. No i dać sobie moją odżywkę z brokatem. No i sobie poczesać włosy. Bo włosy też są bardzo ważne do dbania, ponieważ włosy to jest jakby wygląd, to też jest ważne. Jakby włosy są bardzo ważne, bo jak je sobie zniszczysz, to za bardzo nie da się ich naprawić. Więc ten, nie możesz za często dawać odżywki tak dużo, jakby wiecie, żeby nie mieć tłustych włosów i w ogóle. Lepiej porządnie rozczesać włosy. I w ogóle, więc polecam teraz iść właśnie po szczotkę i rozczesać sobie włosy. Bo naprawdę to bardzo pomaga. Włosom. Tak, 2 minutki rano, po południu też 2 minutki, wieczorem też 2 minutki, żeby one po prostu były odżywione. Dobra. I teraz właśnie możemy zmywać tego Flafa, żeby on się jakby nie wtknął w tą skórę, więc możemy sobie już go zmywać. Dobra, zmyliśmy go sobie, więc jest ok. I teraz myję zęby. I szczotkę mam taką różową, no i pastę mam taką niebieską. Ona pomaga bardzo na ten, w ogóle pomaga bardzo dobrze na kamień, więc jest ok. I przez 2 minuty myjemy. Poczekajcie.
Już umyłam ząbki, więc praktycznie to już jest koniec, ale zawsze rano, nie wiem czy to się zalicza, idę się napić wody albo mleka, więc idziemy po wodę. Kochani, ja już tutaj przyniosłam sobie wodę, no bo zawsze rano piję wodę, żeby mi tak nie zasuchło w gardle, bo naprawdę teraz jak oglądacie to wideo, to proszę się napić wodę. Naprawdę, bardzo się opłaca pić wodę, bo jak nie będziesz pił, no to będziesz miał suchy gardle i będziesz się bardzo źle czuł, więc ty, hejterko albo hejterze nawet, napijcie się wody, żeby być zdrowym. Dobra, i to jest już jest koniec mojej porannej rutyny. Jak wam się to podobało, to chcę, żebyście zostawili chociaż coś po sobie, na przykład komentarz albo lajka do góry. No a jak wam się to bardzo podobało, jak chcecie więcej tego, no to oczywiście trzeba zostawić subskrypcję. Czerwony dzwoneczek trzeba zmienić w szary. Pa!